We leave our legacy in your hands. Hej, cześć siemano wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy! O, wewnętrznie mnie rozsadza po prostu z ekscytacji! Głównie jako Potterheada i wielkiego fana tego uniwersum. Nieźle, jest nieźle, jest nieźle. Cały poprzedni dzień instalowałem gierkę. Jest dokładnie 22.06, kiedy zaczynam nagrywać ten odcinek. Witam się teraz z wami. Czytamy list do przyjęcia do Hogwartu. I lecimy z gierką. I mam szczerą nadzieję, że nie zawiedzie ona naszych oczekiwań. Naszych jako Potterheadów. Mamy przyjemność poinformowania o przyjęciu cię do Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart jako ucznia 5 roku. Proszę, proszę, od razu na 5 rok wskakujemy. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września. Podstawowe wyposażenie zostało już dla ciebie skompletowane i będzie ci towarzyszyć w podróży do zamku. Jak zapewne ci wiadomo, dekret o uzasadnionych restrykcjach wobec niepełnoletnich czarodziejów zakazuje używania magii przez uczniów poniżej 17 roku życia. Ha, tfu! A jak mnie ktoś zaatakuje, to co wtedy? Mam uciekać czy się bronić? 17 roku życia poza terenem szkoły. Jednakże w ramach wyjątkowych okoliczności ministerstwo postanowiło udzielić zgody, by profesor Elazar Fig mógł pomóc ci podszlifować umiejętności rzucania czarów przed waszą wspólną podróżą z Londynu do zamku w celu wzięcia udziału w uczcie rozpoczynającej semestr i ceremonii przedziału. Z wyrażami z szacunku, Matylda Wesley, wicedyrektorka. I właśnie, nie profesor McGonagall, ponieważ akcja Hogwarts Legacy dzieje się na mniej więcej 150 lat wstecz. Nawet więcej, bo kiedy Harry chodzi, zaczyna pierwszy rok nauki w Hogwarcie, to jest dokładnie 1991 na 92, a to się dzieje pod koniec XIX wieku, czyli to jest nawet prawie 200 lat przed akcją z Harry'ego Pottera. Akcją, którą znamy z książek. Ale okej, bez zbędnego przedłużania, lećmy z giereczką. No kurde, widzę dużo modeli, różnych rzeczy do zobaczenia, przerobienia, ale nie będę was tak zamęczał. Zróbmy to troszeczkę szybciej. Moreo Creatio! Proszę, ja też potrafię czarować. Tak, magia montażu to nieodzowna część mego życia. A więc taki oto mój bohater. Na Virgila, bądź na Dantego, z blizną, niebieskimi oczyma, Jack Hamilton rozpoczyna swą podróż i przygodę w Hogwarcie. A my razem z nim. Ah, it appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Któż to się aportował? Oh, Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts?
We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Jak to powiedział kiedyś Syriusz? Pierwszego przekroczenia progów Hogwartu nie da się zapomnieć. Ale okej, okay, powóz widzę przez te strale chyba ciągnięty. A któż to nas obserwował? Ej, ale fajnie, od razu lecimy! Od Avalanche Studios. Twórców między innymi Mad Maxa czy serii Just Cause. Nadzorowane przez Portkey Games oraz Wizarding World. Wydane przez Warner Bros. A proszę, jeszcze nie ma tytułu. Co lecimy? Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. No, jak się musisz podlizać, to wszędzie się dostaniesz. O, Ranrock, czyli główny villain tej gierki. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant... Halo? Co to było? And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume that she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. O, proszę. Wyjątkowa zdolność naszego bohatera się już objawia powoli. Merlin's beard. How did you... Wait! We do... Wow! Okej, okay, smoka się nie spodziewałem! Czy on? Tak zginął! Jakie przemyślane! Pokazanie Destrali! Jakie przemyślane! Szanuję za tą przekminę, naprawdę. Ale kurde, szkoda typa trochę. Dobra, woźnica się deportował. My zskoczyliśmy, a te strale chyba uciekły. O! My się nie deportowaliśmy! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Dobra, to muszę wyłączyć. Take this.
It's Wiganweld potion. That stuff will right you in a second. Proszę, wypij, aby się uleczyć. No, a kurde, kwad mi się wyłączył, czekaj. Mogę teraz wejść w opcję? Jeszcze nie, dobra, to najpierw wypijmy. To jest wizualizator dźwiękowy, to muszę wyłączyć. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? To jest bardzo dobre pytanie. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? O, tak przypuszczałem. Jeszcze to świstokil był. To a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Wow, co jest? Dobra, dajcie mi chwilę. Myślałem, że ustawienia mam dobrze otegowane, ale najwidoczniej nie. Okej, okay, naprawiłem. Okej, okay, ogarnijmy, gdzie też trafiliśmy. Ale strasznie jasno. Okej, okay, ruiny jakiegoś domciu. Domku, znaczy... Sorry, przejęzyczenie. Przejęzyczenie. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you think... The port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam no, sent fact. That port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. No jak na razie ścieżka jest bardzo prosta. Okej. Okay. Mind your step. Profesor Fig i ja przemieściliśmy się świstoklikiem na odosobniony klif w szkockich Highlandach. Musimy zbadać tajemnicze ruiny, do których, jak podejrzewamy, świstoklik miał za zadanie nas zabrać. Dobra. Czy mogę już czarować? Chyba... O! O, super, mogę skakać, kiedy chcę. Miło. A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes. A powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. To literalnie wygląda jak miejscówka, do której Harry z Dumbledorem się przenieśli w Księciu Półkrwi, jak szukali tej całej jaskini. Z... Dobra, jak to się biega? But sir, kurde, dalej gadają. Searching for evidence of lost magic. Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. No to jest akurat święta prawda. Patrzcie na przykładzie Dumbledora i Voldemorta. Dumbledore, który władał czarną różdżką, a Voldemort, który po prostu władał, no, dość mocno czarną magią. Magia to tylko moc, a ten, kto jak ją wykorzystuje, to już niższa inszość. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. O. Focus on the center. Okej. Okay. Nieźle. Excellent.
Użyj kamery, aby wybrać aktywny cel. Możesz wybierać cele i poruszać postacią używając tego samego drążka, wyłączając celowanie względem kamery w ustawieniach. A to chyba już wyłączyłem. W sensie, żeby... Tak, żeby na... No patrz, jaką słagarską w ogóle, tak dyga sobie tym i normalnie atakuje. Jakie piękne! Your one works improving with every cast. Thank you, sir. Nie no, piękne! Teraz dajcie mi jakieś zaklęcia ofensywne. Ah, up there. Arapapapa, ale czy tam się nie da wejść, aby stąd na przykład? Rozwalę każdy dzban, jak będę mógł, nie? W tych Highlandach. Dawaj, pyk. Coś się tu chowa? A, proszę, jest jakaś skrzynka. 48 czegoś. We're close now. It's just ahead. Jeśli to jest ta waluta, o której myślę, to prawdopodobnie są to galeony. Boże, ale cudny widok. Zawsze używanie reparo do naprawiania jakichś szczątków jest przyjemne dla oka. Ale czy jakby to zaklęcie nie cofa tego trochę w czasie? Okej, są lwy. Kto wie, może ten ktoś należał do Gryffindoru, kto tu mieszkał. O! Może to ten ktoś. Why did someone build this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Widzicie, go teraz wykastował to zaklęcie? Lekko się tylko obrócił i zrobił taką pozę, jakby prezentował po prostu strój. Minimapa pokazuje najbliższe otoczenie. Z tobą, jako strzałką, na jej środku. To twój aktualny cel, okej. Okay. Naciśnij, przytrzymaj górę, aby przełączyć szczegółowy opis celu misji. Okej, okay, to się już domyśliłem. Tutaj się nic nie zmieniło. No to jest trochę niepasujące do reszty. Profesor, this statue... This may have been his home. No, śmiałe założenie, myślę. Hej, ale jeśli ja dobrze zrozumiałem to, co powiedział profesor Fig, to my nie mamy teraz swojej różdżki, tylko mamy jakąś różdżkę... no może... w sensie niedopasowaną do nas. Znowu coś, co tylko my widzimy. Professor Fig. O! A to co? Jakiś portal? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Proszę. Like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Czekaj. Czy my jesteśmy w banku Gringota? To jest goblin, nie? No tak, jest kasa. Ej! No to jest. Czy to są tory? Tak, to są tory! Jesteśmy w banku Gringota! Hello? Jeszcze jest goblin bankier. Ale jakiś mały.
Chyba, że jakieś osobne wejście. Takie, wiecie, specjalne albo coś. It can't be. Just a moment. Gościu wyglądał, jakby nie spodziewał się. Znaczy, wróć, jakby osoba, która korzystała z tej opcji wejścia tutaj. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Yeah, zgadłem lokację. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Hmm? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Bez klucza nie ma wejścia, stary. This way, then. Stay close. Nie, nic nie pomijam. Kurde, ten ich wózek. After you. Dotychczas widziany tylko w filmie, ale nie w takiej dokładnej wersji. W sensie nie było całego przejazdu. A w Lego się tym też jeździło, ale to była taka prosta przejażdżka tylko do tego. Do sekretnych leveli. Ale gość miał minę, jakby ten, kto używał tego wejścia, dawno się tutaj nie pojawił. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. To czemu to Marvel Riddle nie miał własnej skrytki? A what? Wodospad złodzieja? That waterfall washes away all enchantments. It's a security tak jest. Feature. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over four centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Ciekawe mnie, czy w... W sensie, jak długo żyją gobliny? Czy one są długowieczne, czy żyją tam po sto ileś lat? Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Ej, to samo co u smoka, teraz zauważyłem. Smok też miał taką ala obroże i też takie czerwone z niej leciało. To samo, co ma na opasce. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow. Ej, no przez chwilę o tym mówiłem! We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Okej, szczerze, ja... Here we are. Ona powiedziała, że skrytka numer 12 jest jedną z pierwszych. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. O, skrzyneczka. To z chęcią... Kurde! Ale z chęcią zabiera jej zawartość. Vault 12. Thank you for your help. Dobra, skrzynka oszabrowana. Zawsze po prostu mi się podobały te sposób otwierania się tych sejfów, czy tam skarbców. Ale on powiedział, że skrytka numer 12 to jest skrytka, która
jest jedną z pierwszych. No, sorry, ja bym akurat przypuszczał, że im wcześniejszy numer, tym to będzie wyżej, a nie tym niżej. Ale dobra. Wejdźmy też do środka. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you might... The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Mr. Black? Professor? That was certainly unexpected. Co ty nie powiesz? Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Steruj różdżką za pomocą lewej gałki i prowadź ją po ścieżce symbolu, aby nauczyć się zaklęcia. W odpowiednim momencie naciśnij właściwy przycisk, aby przyspieszyć jej ruch. Okej. Okay. Okej, okay, rozumiem, jak czerwone doleci, no to sfejluje zaklęcie, tak? W sensie, nie nauczę się go od razu. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Okej, okay, co my tu mamy w sumie? Zobaczmy. Są jakieś czarki. I to jest który? To jest cztery... Nie. Nie, to nie jest wiek. Bo to byłby 24 wiek. A to raczej nie te czasy. To chyba numer półki. Tak mi się wydaje. Jakieś zwoje? Czemu nikt tych zwojów nie przejrzał na przykład? Tutaj coś. Tu jakaś księga. Okej, dobra, no rozumiem. Dobra, rozumiem, że księga na przykład. Rzecz nie też może być zaczarowana, no to. Hello! Obczajcie te księgi! Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. No, w sumie muszę, nie? Dobra. Podczas przeszukiwania ruin zamków w szkockich Highlandach ukazał mi się dziwny portal z poświatą wykonany z krystalicznego kamienia. Nagle znaleźliśmy się z profesorem Figiem w zdobionym przedsionku. Nie wiemy, czego możemy się tu spodziewać. Obczajmy to. Lumos. O! Ciekawe! To jest no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Okay, póki nic nie gadają. Po wejściu do skrytki szybko okazało się, iż jest ona pusta. Były tam jednak ukryte drzwi ze świecącym symbolem, takim samym jak na pojemniku ze świstoklikiem. Próba otwarcia drzwi sprawiła, że coś przeniosło nas w bezkresną ciemność. Wydaje się nam, że wciąż jesteśmy w banku Gringota, ale to na pewno nie jest zwykła skrytka. No, już, przełącz mi to. Dziękuję. Ja rzucę do Revelio, że coś tu jeszcze odkryję. Chyba nie. Panie psorze, może mi pan dać nauczyć Lumosa? Weź, mi to jest trochę dziwne, że... I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Ale dziwi mnie trochę, że mój bohater tego jeszcze nie potrafi. Okej. Okay. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue? What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor.
No to co, Revelio? Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Hmm, perhaps you should cast Lumos. Pamiętam ten posąg. Dobra, lecimy. Kolejne zaklęcie. Zdobywasz zaklęcie rozświetlające różdżkę Lumos. Zostało ono automatycznie dodane do twojego zestawu zaklęć. Lumos emituje z czubka twojej różdżki światło, co poprawia widoczność w ciemnych miejscach. Trigger i Y. Lumos. Well done. Now the reflection's turning towards me. It does follow the light. O, jest. Jest ich. Jest ich więcej. Dużo więcej. Look out! Protego! Accio! Defecto! Levioso! Deposo! Ej, psorze, weź mi pan naucz teraz za szybko tego wszystkiego, co? Ty za 3000 jak machnął! Ja to tylko za 3! Co to za bieda? O, Dreadfoot jakoś użyłem! Mediem jak? Ale okej, mam odbijać ataki. Ej, psorze, ja też chcę trochę powalczyć. Ła! Kurde, oberwałem i zauważyłem, jak skupiłem się na czytaniu opisu, a nie ogarnąłem, że mnie atakuje. Co teraz? Stay close! Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. O. Where am I supposed to go? Może za śladami, które. What's happening? Nie wiem, co to jest, prowadzi mnie gdzieś tu. O, stróżki magii, dobra. Prowadzą mnie tu, no to lećmy za nią. Ej, a właśnie teraz mnie naszło, czy Dumbledore aby nie potrafił korzystać ze starożytnej magii? Chyba tak. No bynajmniej z tej, która była w Hogwarcie. A proszę, skrzynunia. Ale jak skubańsko schowana. Jest ich więcej? Chyba nie bardzo. Lumos. A okej, okay, dobra. Zbierają się w jednym punkcie, czyli ja staję tu. I... Pyk. No to już zrobiłem. Powiedz mi, jak ja rzuciłem ten pewien fotel? Jeszcze? Po udanym Protego użyj Dreadfoot. A przytrzymaj, okej, okay, czyli wciskam, potem przytrzymuję. Ogłuszeni wrogowie otrzymują większe obrażenia określone złotymi numerami. I co, będzie ich więcej? No oczywiście, że będzie ich więcej. Okej, dobra. Czyli najlepiej jest wcisnąć, żeby zatrzymać. No. Co jest? Aha, dobra, od razu muszę trzymać już. Czyli po prostu jak zablokuję, to nie puszczać. Ale patrzcie, to o wiele bardziej realistycznie wygląda. A nie jak na przykład w filmach, że od razu walnęło się Dreadfoot i już od razu było natychmiastowe KO dla przeciwnika. Stupid.
Chyba, że wziął się go z zaskoczenia, no to wtedy ja nic nie mówiłem, nie? Pewnie. Ram, pam, priam, piam! Coś jeszcze? Okej, znowu są stróżki magii. Lumos. Rzućmy trochę światła na tę sprawę. Gdzie też mi to... O! Ej, znowu ten symbol! Oho! Ty, co to za czerwona poświata dookoła? Rebellion. Okej, jest nowy opis. Po ataku posągów pozostałe po nich szczątki zaczęły wirować w powietrzu. W tym zamieszaniu zostaliśmy rozdzieleni z profesorem Figiem. Nie mam pojęcia, gdzie on jest, ani gdzie jestem ja. Dobra, przejdźmy przez te drzwi w takim razie. To chyba są drzwi. O! Czy to jest myśl odsiewnia? Wygląda na takową. W sumie no, jedyna opcja, kiedy widziałem coś takiego. Z taką ala kamienną misę. Z mgłą zamiast płynu. There you are. How did you... What is this place? Co się mnie pytasz? But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. Czyli, I wonder. Czyli co, tu mam wspomnienia w tej flaszce? Follow my lead. Jest ten ziomek, co był na... To jest ten ziomek z posągu. I trzyma tę flaszkę. Oj, co to było? Za zieleń się coś zepsuło chyba. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Percival Rackham i Charles Rockwood. To drugie nazwisko znam, ale ty panie. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever gonna visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just
Give me whatever it is you found here, and we can let bygones be bygones. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Ow. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ale ma fajną rękawicę. Kurde, co za magia, którą włada Ranrock? Nie gada, że ja z tym będę musiał teraz walczyć. Proszę, niech to jest tylko zabezpieczenie. Ej ty! Jak przemyślane z tej strony tego konstruktu, czy golema, czy co to tam było. Tak zawalił kolumnę, że zawaliła wyjście stamtąd. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensieve, the locket, and the path to both, wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Jest stacja Hogsmeade, jest nasz potterheadowski pociąg i jest zamek, do którego wielu chciałoby trafić i którego widok absolutnie nigdy mi się nie znudzi. Ta muzyka jest dziedzictwo Hogwartu. Czyli można powiedzieć, że oficjalnie zakończyliśmy prolog do gry. Piękne. Jak ja kurde lubię takie efekty cząsteczkowe. Mamy coś i to potem się rozpada taki po prostu... W nicość po prostu się rozpada. Wygląda to zacnie. Naprawdę zacnie. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Szybka transmutacja, Yelo. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Czy to jest ta osoba, o której myślę? Phineas, Nigellus, Black. Tak! Prepare yourself to meet the headmaster. Fig,
Nice of you to join us. The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem Enough. Has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Kiedy tylko jasnymi głosami. We've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. No, ja teraz mówię szczerze, nie mogę się doczekać ogarnięcia całego Hogwartu i terenów do niego przylegających. I innych, które ta gra będzie miała do zaoferowania. Nie mam bladego pojęcia, ile ich będzie, jakie to będą, więc żadnych spoilerów! I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit. But your professors have a great deal to teach you as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? A desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind. Quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Dlaczego wybrałem Ravenclaw? Ponieważ zrobiłem sobie na szybko test, do którego domu bym należał w Hogwarcie i właśnie Ravenclaw został mi przydzielony. Tak więc taki dom wybiorę. Ravenclaw, znany z inteligencji, kreatywności i błyskotliwości. You belong in Ravenclaw! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Chyba niektórzy nie do końca załapali aluzję. Ja akurat dość szybko ogarnęłem, o co mu chodzi. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Ciekawe, czy jest ona spokrewniona jakoś z rodziną Weasleyów. I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As deputy headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. K-
Kurde, to doczytywanie. For a student to begin as a fifth year might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. Who lived longer? The ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. Podchwytliwe. Ja chciałem powiedzieć, że poltergeist. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Ja z wielką chęcią sam ten pokój bym chciał obejrzeć. O! Strzały z Appleby. Ktoś lubi, widzę, drużynę Quidditcha. Dość konkretną. Pełno błękitu. Oj! O kurde! Czemu nie widzę się w lustrze? Jestem wampirem! A wampyra już skończyłem dawno temu. Tu, o, ruszający się obraz, klasyka. Piętrowe łóżka. Fajne. Tutaj dla sowy chyba coś. Dobra, ale zwiedzaniem Hogwartu, czy tam pokoju wspólnego, będziemy się zajmowali w kolejnym odcinku. Ten już niestety muszę zakończyć, ale spokojnie. Zaraz zabieram się za kolejny, aby dostarczyć i wam, i sobie kolejną porcję rozrywki. Tak długo czekałem na ten tytuł i mam szczerą nadzieję, że spełni on moje oczekiwania. Bez zbędnego przedłużania zatem, do usłyszenia w kolejnym materiale z Hogwarts Legacy. Cześć!